Na jedną z części pierścienia dystansowego nakładamy piankę w miarę na środku. Jeżeli nałoży nam się tej pianki coś za dużo, nic się nie stanie, gdyż po zastygnięciu pianka bardzo łatwo odchodzi. Na tak przygotowany pierścień nakładamy wcześniej skręcony korpus tyrodurowy. Delikatnie dociskając boki. Na górę korpusa ponownie nakładamy piankę. Jest to dziecinnie proste, dlatego może wykonywać to nawet kobieta. I teraz przykładamy górną część naszego pierścienia dystansowego. Dociskamy, sprawdzamy, czy mamy idealnie wszystko równe. Aby pianka zastygła, nakładamy na korpus coś ciężkiego. Następnie gotowy jest on do obróbki wizualnej.